Dziś będzie o seksizmie oraz dobrym wychowaniu. Wziął mnie na nagrywki o seksizmie i dobrym wychowaniu, ponieważ ostatnio przez internet przetoczyła się fala niebywałej popularności. Naprawdę szczerze gratuluję Krzysztofowi Stanowskiemu wywiadu z Jasią Kapelą. Nie wiem, czy to będzie jakiś przełomowy moment w Polsce w postrzeganiu no, tak zwanej nowej lewicy, lewarów, lewaków, jak tamkolwiek się tę formację intelektualno-polityczną nazywa. Natomiast zdecydowanie w chwili, gdy ja to nagrywam, 2,5 miliona wyświetleń, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast co to ma wspólnego z seksizmem oraz dobrym wychowaniem? Ano, to ma wspólnego, że później rzeczy się jakoś tak potoczyły, że gościnią, gościową, gościem Krzysztofa Stanowskiego miała być kolejna pani z lewicy, tym razem jaka Maja Staśko. Pani, którą kojarzę z wywiadów w Plusie Minusie, jedynej gazety cotygodniowej, no w zasadzie to codziennej, bo to po prostu Rzeczpospolita, którą czytam. No i, ale jak pewnie wiecie, to się szybko skończyło, ponieważ ktoś tam ją zaprosił do Hyde Parku, a Krzysztof Stanowski zaproszenie odwołał. No i właśnie został posądzony o seksizm. Został posądzony przez panią Maję o to, że nie potrafi rozmawiać z kobietami. No a poza tym owi jeszcze wiele innych rzeczy, niektórych nie do końca rozumiem, bo nie jestem człowiekiem nowoczesnym. I części współczesnego języka opisującego społeczeństwo jeszcze nie przetworzyłem, jeszcze nie zrozumiałem. I teraz chciałem powiedzieć, taka refleksja mi się nasunęła na kanwie tych wszystkich wydarzeń. Jeżeli widzicie mnie w takim ujęciu i uważacie, że jestem gruby, to jest dzisiaj body shaming. A więc mówicie mi, że jestem gruby i ja mam się prawo obrazić i oskarżyć was o body shaming. Kilka lat temu mój kolega był u spowiedzi u jezuitów i między innymi spowiadał się z tego, że dużo przeklina. Jakież było jego zdziwienie, gdy ojciec jezuita, który akurat dyżurował w konfesjonale, powiedział mu na to wyznanie w czasie nauki. Powiedział mu: chłopie, ale wiesz, jeżeli dużo przeklinasz, to po prostu jesteś chamem, ale to nie jest grzech. Bycie chamem to nie grzech. To raczej kwestia kultury. I dzisiaj żyjemy w świecie, w którym oficjalnie nie ma Pana Boga, nie ma świętych, ale miejsce Pana Boga zajęły inne bożki, a miejsce świętych zajęli świeccy święci. No więc świętymi są dziś, nie wiem, Elton John, George Floyd, Che Guevara i cała reszta dziwnych ludzi. Natomiast Panem Bogiem jest to bardzo różnie, bo żyjemy w czasach politeizmu. Święty spokój w wielu środowiskach katolickich jest czczony, ale w wielu innych środowiskach niekatolickich generalnie królują inni bożkowie. No więc nowa wiara, nowe systemy religijne, czasem, które udają systemy antyreligijne, no bo jak wiemy, jedną z większych wiar jest wiara w to, że Boga nie ma. Więc jest zapotrzebowanie na nowe wartości. No i wśród tych nowych wartości, żeby je opisywać, jest potrzebny nowy język. No i właśnie bardzo często odnoszę wrażenie, że seksizm, o który się oskarża bardzo łatwo mężczyzn. Oczywiście nie mówię, że zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć nie istnieje, bo podobnie jak znam kobiety, które uważają mężczyzn z definicji za debili, tak znam też mężczyzn uważających kobiety z definicji za debilki, więc to zjawisko było, jest i zakładam, że jednak będzie. Natomiast bardzo często, słuchajcie, zwyczajne chamstwo ludzie podnoszą do rangi nie wiadomo jakiego światopoglądu i nazywają je seksizmem.
to jest to takie bardzo nowoczesne i w ogóle. A tymczasem w świecie klasycznych wartości, generalnie szacunek do kobiety z faktu bycia kobietą, który w zasadzie jest pewną dyskryminacją mężczyzn, bo w świecie klasycznym bycie kobietą to jest coś o wiele bardziej wzniosłego niż bycie mężczyzną. W krajach katolickich, gdzie kult Matki Bożej jest rozwinięty, szacunek do kobiety jest rzeczą oczywistą, jest rzeczą wzniosłą, w ogóle wynikającą z etosu rycerskiego. Nie wiem, czy wiecie, na przykład kardynał Wyszyński miał taką zasadę, że ilekroć do pokoju, do miejsca, w którym się znajdował, wchodziła kobieta, wstawał. Dlaczego? Po to, żeby podkreślić swój szacunek dla kobiecości właśnie ze względu na Matkę Bożą. Więc generalnie, nie wiem, no, to może to takie przesłanie dla feministek albo, nie wiem, dla ludzi, którzy się obawiają, że seksizm to jest jakaś pochodna lub jakaś wartość starego świata, z którym walczą. Taki drobny hint dla nich, że generalnie jest wręcz przeciwnie. Pogarda dla kobiet, pogarda i uprzedmiotowienie kobiet, to jest generalnie objaw cofania się tego starego świata, z którym walczycie. No ale myślę, że jesteście do tego już przyzwyczajeni, bo zawsze ilekroć walczycie na przykład z nierównościami, to one narastają. Ilekroć walczycie z nietolerancją, tym ona się zaostrza. Generalnie ręczne sterowanie procesami świata raczej przekonuje do tego, że tak zwane w socjologii efekty odwrócenia są więcej niż częste. Więc po co nagrałem ten film? No właśnie po to, żeby wam trochę uświadomić, że znacznie częściej możemy mówić po prostu o chamstwie lub o złym wychowaniu. Niekoniecznie musimy do tego zaprzęgać jakąś niesamowicie skomplikowaną aparaturę pojęciową, bo to jest po prostu niepotrzebne. To tworzy byty ponad konieczność, to zaciemnia obraz zamiast go rozjaśniać. I tyle wam chciałem dziś powiedzieć. Jeśli się zgadzacie, dajcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film, a jeżeli się nie zgadzacie, dobra, możecie dać łapkę w dół, nie obrażę się, nawet nie będę płakał. Dobrego dnia, cześć.